Polish Fans TV. Wspiera nas piroshop.pl oraz odzież-uliczna.pl i marka Octagon. Nie dla zmiany nazwy parku imienia Jana Pawła II. Takie transparenty zostały rozwieszone przez kibiców Lecha z poznańskiego osiedla Wilda. Dlaczego? Już wyjaśniamy. Na profilu Rada Osiedla Wilda pojawił się wpis o treści. Szanowni mieszkańcy, na najbliższej sesji Rady Osiedla Wilda w czwartek 21 stycznia o godzinie 17.30 odbędzie się m.in. dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Poznania o zmianę nazwy parku Jana Pawła II na park Łęgi Dębińskie. Z uzasadnieniem wniosku napisanym przez jednego z radnych można zapoznać się klikając w link. Przytoczmy początkowy fragment wniosku. Posłuchajcie. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Osiedla Wilda w sprawie wniosku do prezydenta miasta Poznania o zmianę nazwy parku Jana Pawła II na park Łęgi Dębińskie. Uzasadnienie wniosku opiera się na trzech głównych argumentach. Uznaje się, że w świetle najnowszych informacji utrzymanie aktualnego patronatu Jana Pawła II nad parkiem nie jest pożądane. 10 listopada 2020 roku ukazał się publiczny i rządowy raport państwa Watykan, w którym jednoznacznie stwierdzono, że Jan Paweł II był w pełni świadomy ciążących na księdzu McCaliku zarzutów o molestowanie seksualne, a mimo to nadał mu insygnia kardynalskie i mianował arcybiskupem Waszyngtonu. W raporcie mowa jest m.in. o wewnętrznym watykańskim śledztwie, które potwierdziło, że Theodor McCalik podczas wyjazdów wielokrotnie dzielił łóżko z klerykami. Czytamy o licznych anonimowych listach opisujących naganne zachowania arcybiskupa, a o których to listach papież był poinformowany. Nie były to jedynie anonimowe listy. Do Jana Pawła II o poczynaniach McCalika pisali księża i zakonnicy pod imieniem i nazwiskiem, m.in. ojciec Bonifacy Ramsey. Z raportu dowiadujemy się, że papież list przeczytał, lecz nie podjął żadnych działań i pozostawił go bez komentarza. Zignorowane przez Watykan zostało również pismo ówczesnego arcybiskupa Nowego Jorku, kardynała Johna Josepha O'Connora, który ostrzegał przed wywołaniem poważnego skandalu związanego z zarzutami wobec McCalika i bardzo stanowczo odradzał mianowanie go kardynałem. Cały wniosek znajdziecie na profilu Rady Osiedla Wilda. Na sytuację zareagowali kibice Lecha Poznań, którzy na profilu Wildeccy Fanatycy zamieścili post o treści. Czy komuś w tej radzie sufit na łeb nie spadł? Z wielkim niedowierzaniem przeczytaliśmy o nowym pomyśle naszej Rady Osiedla i szczerze ręce nam opadły. Gorąco apelujemy, by nie ruszać tej nazwy. Jan Paweł II był postacią wybitną, wielkim synem naszej ojczyzny, w trudnych komunistycznych czasach nadzieją narodu na lepsze jutro. Człowiekiem o gigantycznych dokonaniach na całym świecie, wzorem dla wielu pokoleń ludzi na każdym kontynencie i w końcu człowiekiem, który zaszczycił naszą małą ojczyznę swoją obecnością. Odprawił gigantyczną mszę beatyfikacyjną matki Urszuli Leduchowskiej. To wszystko, to piękna historia naszej dzielnicy, o którą warto dbać i którą należy chronić. Pamięci tego wydarzenia postawiono krzyż, który czuwa nad naszą dzielnicą, nad ludźmi tam spacerującymi. Drogowskaz dla naszego życia, by postępować godnie, moralnie. A mamy wrażenie, że dożyliśmy czasów, gdzie to zagubiono, a wielu ludzi zamiast kierować się rozumem, sercem, kierują się trendami. Modne w ostatnim czasie stały się podobne pomysły, ataki, polska wojenka, polskie piekiełko. Tego chcecie? Nieustającej wojny? Nieustającej burzliwej dyskusji? Żali wobec samych siebie? Zostawmy nazwę tego miejsca. Nie wyrzekajmy się pięknej historii. Daniel, raport, na który się powołujesz, nie wskazuje, że Jan Paweł II coś wiedział. Z McCalikiem, który był arcybiskupem Waszyngtonu, współpracowali prezydenci największego mocarstwa na świecie i nawet ich służby nie wiedziały. Więc co ty możesz wiedzieć i co ty możesz rozstrzygać, zgłaszając taki pomysł? Zastanówcie się nad tym, co robicie. Łęgi Dębińskie, potoczna nazwa tego miejsca, używana prawie przez każdego, gdy wpisze się oficjalnie na tablicę, nie zmieni niczego. Ale pozostanie wielki żal, smutek, złość, że tak postąpiono ze świętym Janem Pawłem II. A ci, którzy podniosą rękę za zmianą, niech pomyślą, czy będą mogli do końca życia spokojnie patrzeć w lustro. W oczy znajomym,
rodzinie, dla których Jan Paweł II był postacią szalenie istotną. Ta zmiana chwały wam nie przyniesie, tylko okryjecie się hańbą na całe życie. Udostępniajcie, zostawiajcie swoje komentarze pod postem rady, powstrzymajcie to szaleństwo. Na tym jednak nie koniec. Kibice postanowili rozwiesić transparenty sprzeciwiające się zmianie nazwy, jak również zachęcili do podpisywania petycji. Posłuchajcie, dzisiejszego wieczoru rozwieszamy transparenty z wyraźnym sprzeciwem wobec pomysłu zmiany nazwy parku. Nasza akcja spotkała się z wielką aprobatą przechodniów, co jeszcze bardziej wskazuje, że mieszkańcy Wildy, ci prawdziwi, żyjący tutaj od lat, nie wirtualni spod znaku NGW, niekiedy pamiętający przyjazd papieża, nie chcą zmiany nazwy. Chcą za to, by Rada Osiedla Wilda zajęła się faktycznymi problemami, zmniejszeniem miejsc parkingowych po wprowadzeniu SPP czy wieloma innymi wątpliwościami mieszkańców. To są prawdziwe problemy. Jednocześnie cały czas apelujemy o podpisywanie petycji. Udostępniajcie ją na swoich profilach, namawiajcie znajomych. Na koniec zadam tradycyjne pytanie, które ma zachęcić was do włączenia się w dyskusję. Co myślicie o tej sytuacji? Popieracie? Jesteście przeciwni? Zapraszamy do merytorycznej i pozbawionej chamstwa wymiany opinii w komentarzach. Jako kanał kibicowski wspieramy inicjatywę kibiców Lecha, a link do ich petycji znajdziecie w opisie filmu. Jeśli podoba wam się poruszana przez nas tematyka, to zostawcie łapkę w górze pod filmem. Zachęcamy również do udostępniania filmu społeczności kibicowskiej ponad podziałami. Tradycyjnie przypominamy o 20% rabacie w octagonshop.pl oraz odzież-uliczna.pl, który otrzymujecie po wpisaniu kodu POLISHFANSTV. Do następnego i trzymajcie się! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.